Do tej pory Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizował lodowisko na placu przed wejściem na stadion przy ulicy Narutowicza. Ze względu na to, że na tym obiekcie w grudniu oraz lutym swoje mecze rozgrywać będą piłkarze Radomiaka, spółka znalazła nową lokalizację na kortach przy ulicy Bulwarowej. Rozpoczął się montaż elementów lodowiska. Po kompletnym złożeniu oraz sprawdzeniu instalacji będziemy czekać na możliwość zbudowania tafli, informuje Michał Podlewski z Mosiru. Ten proces będzie możliwy wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, czyli utrzymujących się dłużej ujemnych temperaturach nocnych. Łyżwy, które będą dostępne w wypożyczalni, zostały już naostrzone. W uzależnieniu od sytuacji w kraju kwestie organizacyjne związane z działalnością lodowiska w czasie pandemii przedstawione zostaną bliżej inauguracji sezonu i terminu otwarcia.